Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, w tym szczególnym miejscu pragnę jako rektor sanktuarium przywitać tak dostojnych pielgrzymów, którzy przybyli z różnych zakątków Polski pod szczególnym przewodnictwem świętej królowej Jadwigi, dzisiejszej patronki. Przybyliśmy do źródeł Bożego Miłosierdzia. W roku jubileuszowym to szczególna szansa, byśmy mogli tak bardzo osobiście spotkać się z Jezusem Miłosiernym, który przed nami otwiera całe bogactwo swojego serca. Sam nas zaprasza: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Tego właśnie wsparcia, pokrzepienia, pomocy bardzo nam potrzeba. Dlatego wczoraj wspominaliśmy dokładnie 19. rocznicę, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II również przybył na to wzgórze miłosierdzia, aby się modlić, aby wysławiać Boże miłosierdzie, i mówił wtedy tak: oto przychodzę jako pielgrzym do tego sanktuarium, aby włączyć się w wiecznotrwały śpiew na cześć Bożego miłosierdzia. Zaintonował go psalmista pański, wypowiadając to, co wszystkie pokolenia przechowywały i przechowywać będą jako najcenniejszy owoc wiary. I dodał: nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże. Owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. Każdy może tu przyjść, spojrzeć na ten obraz miłosiernego Chrystusa, na jego serce promieniujące łaskami i w głębi duszy usłyszeć to, co słyszała Faustyna: nie lękaj się niczego, ja jestem zawsze z Tobą. A jeśli szczerym sercem odpowie: Jezu, ufam Tobie, znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i lęków. Dlatego, moi drodzy, tak wielu pielgrzymów, i dzieci, i młodzieży, i dorosłych, i starszych, chorych, przybywa tu z różnych stron świata, aby właśnie doświadczyć Bożego pokoju, przebaczenia, prawdziwej miłości. Również to miejsce jest takim wyjątkowym sanktuarium, gdzie właśnie apostołowie miłosierdzia są obecni. Jest z nami dzisiaj obecna wasza patronka, święta królowa Jadwiga, w swoich relikwiach ułożonych na tym ołtarzu. Są także obecni w swoich wizerunkach i w swoich relikwiach święta siostra Faustyna i święty Jan Paweł II, apostołowie miłosierdzia. Ale kiedy szukamy śladów naszych świętych, to myślę, że w tym sanktuarium warto także niejako odnaleźć obecność waszej patronki, królowej Jadwigi, która jest obecna nie tylko w tym momencie na ołtarzu, w swoim relikwiarzu, ale jest także obecna w gronie świętych apostołów Bożego Miłosierdzia umieszczonych na karilonach, dzwonach miłosierdzia. Kiedy wchodzi się do bazyliki, po prawej stronie są umieszczone dzwony miłosierdzia. Pośrodku nich, na centralnym miejscu, jest właśnie dzwon, który przypomina nam obecność Jezusa Miłosiernego. Po prawej stronie jest święta Faustyna, brat Albert, Rafał Kalinowski i święty Jan Kanty, a po lewej stronie, w tym orszaku apostołów Bożego Miłosierdzia, umieszczony jest Jan Paweł II, a obok niego właśnie święta Jadwiga Królowa, dalej święty Stanisław i święty Jacek. A więc te wyjątkowe postacie, które dorastały właśnie do postawy miłosierdzia tu na krakowskiej ziemi, zapisały piękne karty historii Kościoła, historii naszej ojczyzny, także historii Litwy i wielu krajów, które właśnie z bogactwa Ewangelii czerpią swoją prawdziwą mądrość, budują swoją chrześcijańską tożsamość, prawdziwą kulturę. Docierają jeszcze kolejne grupy. Myślę, że są tu jeszcze miejsca. Można sobie podejść, żeby wszyscy mogli. Ksiądz proboszcz Bawelski znajdzie dla wszystkich miejsce. Dlatego zapraszamy, by w tym szczególnym domu miłosierdzia każdy znalazł dla siebie miejsce. Mógł być blisko Jezusa, który ma do nas tak wielkie zaufanie, który pragnie, byśmy także na miarę swoich możliwości od najmłodszych lat stawali się prawdziwie apostołami Jezusa Miłosiernego. Jest jeszcze kolejne miejsce w tym sanktuarium, gdzie możemy odnaleźć obecność świętej królowej Jadwigi. Jest to w dolnej części bazyliki kaplica Communio Sanctorum, a więc świętych obcowanie. Są tam ukazane w formie pięknych mozaik 68 postaci świętych i błogosławionych narodu polskiego, narodu węgierskiego, a wśród nich jest właśnie postać świętej królowej Jadwigi. Kiedy będziecie nawiedzać dolną część bazyliki, warto zobaczyć także tą piękną kaplicę Communio Sanctorum i właśnie w tym gronie świętych pochodzących z narodu węgierskiego odnaleźć także postać świętej królowej Jadwigi, waszej patronki. Gdyby zabrakło miejsc, to można wyjść sobie na chór, tam gdzie są już chórzyści, aby wszyscy mieli miejsca siedzące, by można było jak najgodniej uczestniczyć w tej ofierze Chrystusa i Kościoła, wypraszać potrzebne łaski nie tylko dla nas tu obecnych, ale także dla Kościoła, świata, a szczególnie dla waszych rodzin, parafii, szkół, którym patronuje właśnie święta królowa Jadwiga. Dlatego też teraz rozpoczniemy może naszą modlitwę, wypraszając Boże miłosierdzie dla wszystkich przybywających tu pielgrzymów na owocne przeżywanie dzisiejszej pielgrzymki, trwającego roku miłosierdzia, a także nadchodzących światowych dni młodzieży, byśmy w tym szczególnym okresie, kiedy przybędzie młodzież z różnych krajów świata, stali się wobec nich takimi prawdziwie zwiastunami dobrej nowiny, świadkami Bożego miłosierdzia, które jest obecne w naszych sercach i pomaga nam zdobywać taką prawdziwą mądrość serca, właśnie przy sercu Jezusa Miłosiernego. Dlatego rozpocznijmy naszą modlitwę od pieśni, którą mam nadzieję wszyscy dobrze znają. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, grono Twych dzieci swój powierza los. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. Kiedy patrzymy na obraz Jezusa Miłosiernego, widzimy, że właśnie z Jego serca wypływają strumienie miłosierdzia, strumienie przebaczenia, miłości, pokoju. Ten strumień blady przypomina wodę Chrztu Świętego, kiedy staliśmy się dziećmi Bożymi, włączeni zostaliśmy we wspólnotę Kościoła Świętego. Strumień czerwony przypomina nie tylko o wielkim cierpieniu, męce podjętej przez Jezusa dla zbawienia całego świata, ale także jest znakiem ogromnej miłości Jezusa wobec każdego z nas. Dlatego Pan Jezus Eucharystyczny tę niezwykłą miłość objawia nam w sakramencie spowiedzi świętej. Jak widzicie, cały czas od rana do wieczora trwa w tej świątyni sakrament pojednania, a w sposób szczególny tej miłości doświadczamy w czasie każdej mszy świętej, kiedy Pan Jezus nie tylko nas karmi słowem dobrej nowiny, ale także pragnie zamieszkać w naszych sercach przez dar Komunii Świętej. W tej świątyni Pan Jezus mieszka w tabernakulum w kształcie kuli ziemskiej ze wszystkimi kontynentami. On pragnie objawiać swoją miłość wszystkim ludziom, którzy są gotowi stanąć przed Bogiem w duchu i prawdzie, otwierają swoje serca na przyjęcie Bożej miłości. Znakiem tej miłości jest właśnie krzyżowa droga Jezusa, Jego śmierć na drzewie krzyża. Dlatego w przeciągu tej świątyni umieszczony jest kamień z Golgoty. Jest on jakby taką pieczęcią miłości Jezusa wobec każdego z nas. Dlatego naszą modlitwą, słowami koronki do Bożego Miłosierdzia pragniemy wypraszać to Boże Miłosierdzie nie tylko dla nas, dla naszych rodzin, szkół, parafii, całej naszej Ojczyzny, ale także dla całego współczesnego Kościoła i świata, który tak bardzo potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Kochani moi, wysłuchaliśmy Słowa Bożego. I teraz popatrzmy na siebie nawzajem. Nie tylko na sztandary, ale na tutaj obecnych, siedzących obok mnie. Niech każdy popatrzy i pomyśli, że oto tutaj jest zgromadzona rodzina świętej Jadwigi. Tak, bez przesady. Jesteście rodziną świętej Jadwigi. Bo przecież ją niejako obieraliście, obieracie jako swoją mamę, która się troszczy o swoje dzieci. A mama dobra to nie tylko troszczy się o to, żeby był i chleb, i coś do chleba, ale też i wychowuje, uczy mądrości życia. I tak też jest dzisiaj w tej szkole, w tej rodzinie, którą wy stanowicie. Przyszliście z katedry bawelskiej i na pewno nie po raz pierwszy zobaczyliście nad ołtarzem Chrystusa ukrzyżowanego ten napis. Czyń, co widzisz. To była odpowiedź Pana Jezusa na słowa, na prośbę Jadwigi, która pytała się, co ja mam robić, ażeby wypełnić to swoje zadanie, jakie zostało jej powierzone. Młoda, ale jakże mądra osoba, która szuka mądrości u Boga. I dlatego Pan Jezus powiedział jej, czyń, co widzisz. Co widziała? Widziała Chrystusa ukrzyżowanego. Kogoś, kto oddaje siebie za drugiego człowieka. Kto zatroskany o nie tylko życie doczesne, ale życie wieczne. I ona już wiedziała, że trzeba przychodzić po ten krzyż i uczyć się mądrości, która od Boga pochodzi. Mądrości i uczyć się dobroci, okazywania serca każdemu, komu mam służyć, nawet jako królowa. I dzisiaj w waszej pielgrzymce tej jakże pięknej pielgrzymce, idąc szlakami świętej Jadwigi. Tam na pewno zdobywaliście jeszcze raz to wielkie pouczenie waszej patronki, żeby widzieć Chrystusa ukrzyżowanego, uczyć się na modlitwie mądrości i uczyć się pod krzyżem, na którym Pan Jezus składa ofiarę za nasze zbawienie, uczyć się dobroci. Tak jak to było w życiu Jadwigi. I oto ten pierwszy etap tegorocznego pielgrzymowania niejako macie za sobą. I niosąc ten wielki dar, jaki przekazuje wam Jadwiga, i mądrość, i dobroć, przyszliście tutaj i przeszliście przez bramę miłosierdzia i to jesteście tutaj. I znów Pan Jezus przed nami. I na pewno nie tylko Faustyna, nie tylko Jan Paweł II, niejako stali mieszkańcy tej świątyni, ale też królowa Jadwiga dzisiaj staje razem z nami przed Jezusem Miłosiernym. I co mówi wraz z apostołem miłosierdzia, patrząc na obraz Jezusa Miłosiernego? Mówi: Jezu, ufam Tobie. A więc zawierza siebie miłosiernemu Bogu. Bo widzą święci, tak jak my tu dzisiaj obecni widzimy Chrystusa ukrzyżowanego, ale zmartwychwstałego. Pokazuje nam rany. Nie po to, ażeby wywołać jakieś współczucie w nas, ale żeby wywołać tę wielką wdzięczność za owoc, jaki został wysłużony przez Pana Jezusa na krzyżu. Rany na rękach, na nogach i boku mówią wyraźnie: tak was ukochałem, że jestem do waszej dyspozycji. I idźcie tymi śladami, tak jak szła tymi śladami i Jadwiga, i Faustyna, i Jan Paweł II, i tylu, tylu innych jeszcze, którzy uwierzyli i zaufali moim miłosierdziu. Jezus usłyszy to nasze wołanie: Jezu, ufam Tobie, ale też ma coś nam do powiedzenia, bo mówi do nas te słowa, które wysłyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii. Zwłaszcza to jedno błogosławieństwo, tak dobrze nam znane w tym roku miłosierdzia. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. A więc Pan Jezus mówił tam w katedrze: czyń, co widzisz, a tutaj mówi wyraźnie naszym sercom: błogosławieni miłosierni, ale oni miłosierdzia dostąpią. Jak gdyby potwierdza to, co jest na bramie miłosierdzia, to wołanie Pana Jezusa: bądźcie miłosierni jak Ojciec. I przyjmijcie to zadanie Pana Jezusa, by idąc śladami wielkich świętych, zwłaszcza idąc śladami świętej Jadwigi, stawać się nie tylko człowiekiem mądrym, dobrym, ale też i miłosiernym. By okazywać to miłosierdzie i przez dobre słowo skierowane do każdego człowieka, i przez gorliwą modlitwę, którą będziecie ogarniać wszystkich ludzi, i przez dobre czyny, na waszą miarę. By dobry czyn świadczy o tym, że macie miłosierne oczy, widzicie potrzeby innych, że macie miłosierne ręce, dzielicie się dobrami, jakie możecie tylko posiadać. A przede wszystkim macie miłosierne serca otwarte dla drugiego człowieka. Na wzór i na miarę apostołów miłosierdzia, którzy tu dzisiaj nie tylko są dla nas przykładem, ale wielkim wsparciem. Kochani moi, za chwilę pójdziemy do ołtarza. Tu będzie sprawowana Najświętsza Eucharystia. Panie Jezu jeszcze raz okaże nam swoją miłość. Dlatego patrzmy i zobaczmy naszym sercem wielką miłość Pana Jezusa. przyjmiemy Go w Komunii Świętej i On, Pan Jezus, będzie nas później wyprowadzał z tego miejsca, tak jak wyprowadził was z katedry wawelskiej, ale po to, żeby teraz iść do drugiego człowieka, ubogaceni wielką miłością Bożą, która tu dzisiaj z tego ołtarza na pewno spływa do waszych serc, umacnia wasze ręce i rozgrzewa wasze serca, waszego ducha, abyście się stawali na wzór Jadwigi i Faustyny, Jana Pawła II, apostołami miłosierdzia. Tego wam życzę i wraz z waszymi kapłanami, z waszymi rodzicami, nauczycielami modlę się o to, abyście po tym spotkaniu tegorocznym, tutaj w tym świętym miejscu, wychodzili jako ci, którzy mają miłosierne oczy i ręce i serce, bo to będzie najlepsza gwarancja tego, że swoje życie będziecie mieć ubogacone tym wielkim darem, jakim jest błogosławieństwo Boże. O to się w czasie tej ofiary eucharystycznej modlę. Amen.